Okej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Kilgor i witam was w piątym już odcinku z Antern. Właśnie tak. Tak jak powiedziałem w poprzednim, zaczniemy sobie zwiedzać te trzy wyspy, które są tutaj na mapie, bo nigdy tutaj nie byłem i bardzo mnie ciekawi, co twórcy przyszykowali dla nas za morzem, że tak powiem. He, bardzo zabawne, wiem, ale zanim pójdziemy, pozwolę sobie skraftować troszeczkę strzał. Z racji tego, że nie lubię iść tam nieuzbrojony, a nie chcę się też wdawać w jakąś wiecie, w takie bezpośrednie starcie z zombiakami, bo znając mnie to zlamię to i umrę. Więc kraftuję sobie tyle, ile mogę strzał, dzięki czemu będę mógł korzystać z mojej jakże zarąbistej kuszy. Okej, co mamy tutaj na tej wysepce? Czyżby nic? Cholera, no. Powiem wam, żebym się zawiódł, gdybym nic tutaj nie znalazł. Czyli chyba faktycznie tutaj nic nie ma. Po prostu... Ale... Dobre miejsce na bazę, co? Wybudować sobie dom na takiej wyspie i mieć wyrypane na zombie. I tylko pływać sobie do miasta, jeżeli zabraknie nam jedzenia. A właśnie, sprawdzę coś. To jest bardzo dobry pomysł. Czy gdy podejdę do rzeki, to napełnię sobie manierkę? No proszę bardzo, jednak ta gra ma więcej logiki niż matura w szkołach. Napełnię ją sobie, no i świetnie. Czyli wiem jedno, do przeżycia wcale nie potrzebuję studni. Czyżbym się pomylił? Przed nami jest jakieś miasteczko, a właściwie domek. Tam jest zombiś? Jest zombiś. Dzień dobry, panie zombisiu. O jak mi przykro. Chyba ci się umarło, stary. A mogę tą łódką sobie popłynąć w świat? Fajnie by było. Się ktoś bawił. Domek z piasku ulepił. Mogę? Mogę sobie popłynąć? Uszanka. To. Naprawdę. Wyglądam jak Putin. Bez kitu. Jeszcze taka wroga mina. O, kurwa, zniszczę Ukrainę i cały świat podbiję. Like Putin. Zostawimy sobie Putinówkę na głowie. O! Co się kitrasz, zombiś? Tam jest jeszcze jeden. Powybijam tutaj wszystkie, żeby móc spokojnie sobie pozwiedzać. Tam jest jeszcze jeden. Tyk! Okej, work lighta wezmę. Tutaj kontener pusty. Pewnie przemycali w tym kontenerze jakieś samochody albo coś.
A? Widzicie? Zostawili gaskan. Co tam jest? Wiecie co? Może jednak tam nie będę schodził. Najpierw sprawdzę ten domek tutaj. Jakiś dupny plecak. No. Dobra, wjeżdżam w głąb tego włazu. To jest baza wojskowa Rosji. Panowie, Putin do was zawitał. Co wy na to? Headshot! To faktycznie wygląda jak jakaś baza. Może niekoniecznie wojskowa, ale takich przemytników. Chipsy. W sumie zjadłbym te chipsy. Dlatego też na momencik dropnę Worklighta, bo już nie mam miejsca w ekwipunku. Tutaj następna putinka. Witaminki. Kolejne żarełko. No, średnio chcę to kolejne żarełko. Wiecie co? Granat dymny. Zaraz piznę, zobaczę, jak to działa. Fire in the hole, bitches. Naprawdę. To wygląda jak pajęcza sieć. O kurde, jaki efekt 3D. Patrzcie. Widzieliście? Nic nie widać. Jak ja teraz stąd wyjdę? Dla Putina nic trudnego. Dobra. No. Ta baza rosyjska ma potencjał na to, żeby się w niej osiedlić. Prywatny. Tak. Napiszcie, że należy do Putina. No i to by było chyba wszystko, co jest na tej wyspie. Tam jest jakiś most? Jest on oznaczony na mapie? Jest. To jest tamten most. Konfede coś tam. No dobra. Spoko. Gdzie jest kolejna wyspa? Idę w złą stronę. Musiałbym wejść do wody za tą rosyjską bazą uderzeniową. No to już wiemy, kto jest odpowiedzialny za tą apokalipsę zombie, tak? No przykro mi, ale ona sama się nie stała. To musiał być Putin. O! A jeden zombiś to kataną załatwię. Okej. To jest tamta wyspa. Wygląda na sporą. Tylko żebym nie popłynął w złą stronę. Proszę ja was. To będzie tamta. Mam taką nadzieję. Ale nie będę was zanudzał swoim płynięciem na kolejną wyspę. Po prostu przerwę nagrywanie i spotkamy się, gdy już tam dopłynę. Okej, jestem z powrotem, ludzie. Po bardzo długich poszukiwaniach jesteśmy w końcu na tej wyspie. Skubana.
W ogóle płynąłem tam, gdzieś w przeciwną stronę i kapnąłem się dopiero w połowie drogi, że to jednak nie tutaj, zawróciłem, ale w końcu dotarłem tutaj, gdzie dotrzeć miałem. Dobra, dobra, więc co mamy tutaj na tej wysepce? Mamy zombie. Chociaż to może i zombie nie jest. Tamten to na 100% zombiak. Ale to wygląda mi na wywrócony samochód. Ewentualnie na koło. Jakieś osiągnięcie, proszę bardzo. Znalazłem jakiegoś ziomeczka. Więc to jest jego głowa, tak? Dawaj strzałę. Żyjesz? Czy nie za bardzo? Oj, chyba nie. Chyba mu się umarło. Tu widzę, miał kubeczek wody. Więc wątpię, żeby umarł z pragnienia, bo normalnie to by sobie podszedł, wziął tą wodę i się napił. Może z głodu? No ale kucharza miał. Także kucharz mu tutaj coś pichcił, tak? Osiągnięcie zdobyte. I to chyba tylko tyle, co było na tej wyspie. No, ale przynajmniej wiecie, gdzie przyjść, żeby dostać jakieś tam osiągnięcie. Dzień w słońcu. Czyli tyle się napłynąłem tylko po to. Tylko po to, żeby już stąd odpływać. Lubię to. Dobra. Okej. W takim układzie słyszymy się za chwilę, tak? Jak już dojdę do ostatniej wyspy. Jestem bardzo ciekawy, bo skoro na tej pierwszej wysepce była baza rosyjska, co będzie na tamtej? Amerykańska? A może burdel znajdziemy? No, nie brzmi tak źle, co? Okej, słyszymy się za chwilę. Okej, w końcu dopłynąłem na ostatnią wyspę. Zobaczymy, czy znajdziemy tutaj burdel, bo jak na razie to widzę zwierzyniec. Jakiś łoś, ewentualnie jeleń. Tak ogólnie to ta świnia popełniła samobójstwo. Bekon. Lubię to, bo zacząłem się robić głodny. Zjem sobie bekonu surowego troszeczkę. To nic, że nam daje radiację. Mamy jej mało, więc przeżyjemy. Gdybym był burdelem, gdzie bym się ukrył? Chyba, że tutaj tylko zwierzyniec jest. Tylko świniaki biegają. O! Widzę, że ktoś grał tutaj sobie w szachy. Mam nadzieję, że dobrze się bawił. Bo kiedy rozpoczęła się apokalipsa, to już sobie nie pograł. Czarne przegrały chyba. Bo jest ich mniej na stole. Zobaczmy, co tam jest. Jest jakiś domek. Czyżby to był nasz tak upragniony burdel, czy nie? Czy to jednak nie burdel? A może to jakiś statek? Kosmiczny UFO. No, przeładuj, przeładuj. Pyk.
sporo zombiaków. Jestem ciekawy, czego one tam strzegą. To wygląda mi na doki jakieś. Oj, skończyły mi się strzały, więc będę musiał ich powybijać ręcznie. Co nie powinno stanowić problemu, bo jeżeli będą podchodzić pojedynczo, żaden problem ubić kilka zombisiów. Jednak to jest chyba statek. Tak mi się wydaje. Statek, który nie dopłynął tam, gdzie dopłynąć miał. Niepotrzebne. Cześć, panie lekarz. O! Budowniczy! Budowniczy, od tyłu się ludzi nie zachodzi. Bo to nieładnie. Nie chcę tego. Mam, prawda, czapkę Putinkę i mi wystarczy. Wow. Sporo tutaj rzeczy. Nawet drewniane drzwi przydadzą się na pewno na farmę naszą. Okej. Ten też umarł. Nie z tej strony, tutaj musi być wejście do konteneru, ale nic nie ma w tym kontenerze. Tutaj pan zombie się skrada, tam jakiś zatopiony kontener. No, 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 prawie jak statek piracki, Titanic. Powinienem w tym momencie odblokować osiągnięcie Titanic. Chelsea, Worklight. Tutaj jakaś prycz. Jestem bardzo ciekawy, po co tutaj jest ta prycz. Mogę zanurkować? Chyba nie mogę. A szkoda. Wielka szkoda. Jeszcze bym chciał do tamtych kontenerów sobie podpłynąć i sprawdzić ich zawartość. Co w nich jest? W tym nie ma nic, bo nawet nie wejdę. Tam chyba nie ma nic też. Nie wpłynę, bo nie mogę zanurkować. Chociaż z tej strony. No dobra, wpłynąć mi się udało, ale to wcale nie oznacza, że tu były jakieś itemki. Został jeszcze tylko ten czerwony. Mam nadzieję, że w nim coś jest. Czyli można by rzec, że na każdej z tych wysp jest jakieś osiągnięcie do odblokowania. Ale z racji tego, że albo to przeoczyłem, albo po prostu nie było na tej pierwszej wyspie, na której byłem. Bo na pierwszej wyspie nie przypominam sobie, żebym jakieś osiągnięcie zdobył. Zdobyłem tylko czapkę Putinkę. I tym samym zostałem wybrany na prezydenta Rosji. No nic. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Okej, moi mili. Mam nadzieję, że ten odcinek także przypadł wam do gustu. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie, róbcie wszystko to, na co macie ochotę. Tylko bez hejtów proszę, okej? Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!